Mamy troszkę świeżej kolendry, którą absolutnie ja ubóstwiam, więc tę kolendrę dodamy. Nie wiem, jeżeli pamiętacie kilka moich programów, ta kolendra, bo mnie zresztą posądzają, że ja nie potrafię zrobić potrawy bez kolendry. Być może coś w tym jest. Uwielbiam ją, zawsze ją dodaję. Ona ma fantastyczny aromat, ona świetnie pachnie. To jest to samo, co z imbirem. Jak nie będę, jak znudzi mi się gotowanie, w co wątpię, to zarówno z imbiru, jak i z kolendry, która też jest silnym afrodyzjakiem, można robić perfumy. Podobno się sprawdzają. Chociaż kwestia afrodyzjaka nie jest taka oczywista. Co jest silniejszym afrodyzjakiem dla was? A, nie, to nie, to nie, nie, pan nie na dzisiaj. Przepraszam, wróć, nie, to się nagrywa, nie mogę robić takich numerów. Dobrze, risotto pięknie się rozkleiło. I do risotta, kochani, co jest nośnikiem smaku? Nie słyszę. Tłuszcz, dodajmy masło. Niech będzie kremowe, niech będzie pachnące. Niech rozpuści tym aromatem swoim wszystko to, co w tym risotto się znajduje. Dwie łyżki masła. Do tego wszystkiego coś, o czym należy zawsze pamiętać, zarówno do ryby, jak i do risotta. Zapach w limonce albo w cytrynie nie jest w środku, ale w skórce na zewnątrz. Tarka i ścieramy troszkę skórki, żeby risotto pachniało. Chciałbym, żeby było cytrusowe, żeby było naprawdę pachnące, bo wtedy będzie ładnie komponowało się z tą szanową rybą, którą za moment wrzucimy do pieca. Dobra? Dobra, Krzysztof, teraz tak. Troszkę mieszasz sos, troszkę mieszasz risotto, dobra? Przechodzisz za mną, nie dotykasz mnie, tylko robisz to delikatnie. Więc my natomiast weźmiemy kawałek ryby. Dzisiaj jest to łosoś, z tego względu, że chyba najłatwiej trafić w gusta wszystkich tych, którzy tutaj się gromadzą. Miałem wybrać sandacza albo lina, ale wtedy mogłoby być ciężko, jeśli chodzi o ości, więc stwierdziłem, że łosoś będzie chyba najbezpieczniejszą rybą. Do tego wszystkiego potrzeba nam jeszcze oliwy, kolendra, pieprz, oliwa, skórka z limonki. To wszystko mieszamy. O właśnie. Krzysztof? Albo nie. Michał, powąchasz czy... i powiesz mi, czy pachnie obłędnie? Michał, czy powiesz mi, że pachnie obłędnie szczerze? Wtedy na tym rynku. Normalnie obłędny zapach, widzicie? Nie będziesz już więcej wąchał, mogę ci powiedzieć. Dobra, chcesz spróbować? Na pewno chcesz powąchać?